Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, a to jest Animal Shelter Simulator. Kolejny odcinek, proszę Państwa. Nie mamy w schronisku żadnych zwierzaków, natomiast chciałbym zrobić taki szybki przegląd tego, co tu się dzieje na wybiegu, czy jest jakiś kupol do sprzątnięcia i tak dalej. Ponieważ planuję w dniu dzisiejszym zrobić małe przemeblowanie i być może powiększenie tego terenu. Natomiast jak to będzie wyglądało, zobaczymy. Potestujemy sobie troszeczkę rzeczy. Mam nadzieję, że to wypali. O kuźwa, jaki balas. Taki kurde, taka dupka malutka u kotka, a takiego kabana nawalił. To się dopiero nazywa, no. Dobra. Zobaczmy jeszcze w tym boksie. Tutaj czysto. Okej. Tutaj prawdopodobnie jakoś żwirek się... A, żwirek to już się skończył. Dobrze. Gdzieś żwirek powinienem mieć. O, no i żwirek się znajduje, proszę. Ósemka. Chociaż nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, że w tym momencie wysypuję ten żwirek. Okej. Możemy już żwirek odłożyć. Laserek tutaj jeszcze mam. Kilka rzeczy będę musiał jeszcze dokupić do kliniki, bo tam mi się... prawdopodobnie coś skończyło, mam jeszcze dwa plasterki. No dobra, chodźmy do biura. Chodźmy do biura, to jest pierwsza czynność, jaką wykonamy. I wejdźmy sobie... O, tutaj maila mam, bo... ostatnio jeden z piesków dostał nowy dom. No i Marek Lewandowski dotował nas na kwotę 780 tych monetek. Wejdźmy w tryb budowy. No i teraz zobaczymy. Mamy fundusze w ilości 14 103 monet. Natomiast ja bym chciał rozszerzyć ten teren. Mamy 6 punktów tak naprawdę. Więc chciałbym to zrobić w ten może sposób. O, proszę bardzo. I tutaj to by było jak na razie na tyle, ale zrobimy sobie, słuchajcie, małą podmiankę. To bym chciał może dać w to miejsce. Okej, niech sobie na razie stoi. I teraz, jeżeli chodzi o kwestie mieszkalne, to chciałbym kupić klatki dla psów, ale poziomu drugiego. To są już takie klatki. Natomiast klatki dla psów poziomu pierwszego wyglądają no tak trochę gorzej. Kartony i tak dalej. No, odblokowano osiągnięcie budowniczy. No dobrze, w porządku. A wiecie co, jeszcze wróćmy na chwileczkę, ponieważ pozostałe budynki, o, magazyn mamy. Magazyn poziom trzeci. Śmietnik. No to śmietnik jest. Ale ten magazyn... Ciekawy jestem, no bo właśnie, z magazynu to w sumie nie korzystaliśmy jeszcze. Meble. Chciałbym zobaczyć wyposażenie dla psiarni i kociarni. Klatka, proszę bardzo. Aha, to jest taka klateczka, rozumiem, jak najbardziej. Czyli to jest dla kotka. Jakby, jak ją się daje? Czekajcie, czy to się obraca jakoś? I w ten sposób by trzeba było dopasować? Najwyraźniej chyba to tak nie działa, ale no nie wiem, my generalnie chcemy ogarnąć to w trochę inny sposób. Wróćmy do budynków. Pozostałe budynki zobaczmy. A tutaj, aha, dobra, to tu byliśmy. Klatki dla psów. Klatki dla psów poziom drugi. I teraz, gdyby te klatki chcieć jakoś... No właśnie, bo jak tutaj wybieg zrobić? To mnie bardzo interesuje. Jak tutaj zrobić wybieg? Dobra. Ogarniemy to sobie w ten oto sposób. Wydaje mi się, że w takim budynku to nawet będzie cieplej. Odblokowane osiągnięcie, stawiam na rozwój. Okej. A co, już mnie nie stać jest? A, no to się ładnie załatwiłem. Dobra, i teraz to jakby chcieć dostawić, to już się też nie da. O, ciekawa sprawa. No dobra, ale mogę, powiedzmy, na razie dostawić to w tym miejscu.
powiedzmy, jakoś tak. To chyba krzywo stoi, słuchajcie, coś tak mi się wydaje, że... A może nie stoi krzywo? Cholera wie. No dobra, co my mamy tak naprawdę w tych klatkach? No mamy posłania dla naszych pupili. Tutaj jakaś buda jest, okej. I tu nie powinny się przeziębiać, tak mi się wydaje. I jest 6 boksów. Ale... No przydałoby się, powiedzmy, no ten wybieg jakoś zrobić, tak? Mieszkalne. A to jest wybieg dla kotów. Okej. Wybieg dla kotów to... Aha, to jest ten. Kapuje. No dobra, na razie się pyskami zajmiemy. 4000 mi zostało. To dobrze, bo będziemy mogli wyposażyć w takim razie tutaj te klatki. Ja część mam, powiedzmy, misek mam tutaj w tych boksach. Z tego postaram się już nie korzystać. Natomiast z tego budynku jak najbardziej tak. Ja tylko jeszcze chciałbym zobaczyć po tej stronie. A, to on stoi krzywo. Czekajcie, ja go nieco poprawię. Ja go nieco poprawię, tak żeby on był w miarę prosto, bo... To nam o to chodzi, żeby było równo, ładnie. O, jakoś to tak dopasujmy, żeby to... O, pasowało. Dopasujmy, żeby pasowało. No można i tak. No i teraz tutaj ten budynek przytulimy. Znaczy ten wybieg. O, coś w tym stylu zrobimy, żeby właśnie wybieg był. Bo inaczej no ciężko będzie tutaj z tymi pieskami ogarniać temat. Dekoracje. Co my tutaj mamy? Metalowy murek. Okej, metalowy murek za 50. To ten metalowy murek... Aha. Ja nie wiem, czy ja z tego wybieg mogę zrobić, bo ja nie widzę żadnej bramki. A może będzie? Chwileczkę. Może gdzieś bramka będzie. Chociaż... Śmiem twierdzić, że raczej może być z tym problem. O, a co to jest? Ozdobna altanka na coś. No dobra. Metalowy murek. No ciekawa sprawa. No dobrze, no ale tutaj mamy, powiedzmy, ten wybieg. Czy to bym mógł jakoś usuwać? A, ja dałem, słuchajcie, ciała. Ja dałem ciała, bo to powinienem zrobić ciut inaczej. A widzicie, jeżeli to bym usunął, to niewykluczone, że ten wybieg można byłoby inaczej trochę postawić. Załóżmy gdzieś tutaj. Sam wybieg. Spróbujmy, zobaczmy, jeżeli by... No, a dlaczego ty nie chcesz? Oho, coś zepsułem. Coś popsułem i już dupa Jasia. Czekajcie, o, no dobra, w budynki trzeba było wejść. Jeżeli bym tu dał, o tak, powiedzmy, ewentualnie w ten sposób, miałbym bliżej do wybiegu, nie? Może jestem w stanie jakoś tworzyć tutaj wybiegi, tylko jeszcze nie umiem. Ja się twórców zapytam. Pójdę na chamską łatwiznę i zapytam się po prostu twórców. Czy można tworzyć własne wybiegi, czy też nie można? Uciekł mi, ty dziadu. Dawaj tu z powrotem. My tu przemeblowanie robimy, a ten bezczelnie ucieka. Jak tak można? No chyba powinno być równo. Damy to tak, żeby jak najbliżej tutaj było. Może w ten oto sposób? Wydaje mi się, że tak będzie dobrze. Myślę, że tak będzie dobrze. Okej, w ten sposób to ogarniamy.
praktycznie niewiele się zmieniło, tylko to stoi w zupełnie inną stronę. Oj, będzie ten, będzie zapis, tak jest. Czy ja gdzieś tutaj mogę jeszcze powiększyć teren? Tutaj mogę powiększyć teren. Czemu nie mogę tu? Być może jest ku temu jakiś powód, ale wykorzystam ten jeden punkt i teraz w ten sposób będziemy powiększali. No dobra. Myja. Z tą myją to były przechery. I kotki, jeżeli chodzi o kotki, proponuję, żeby tutaj dać koło piesków. Wówczas będziemy mieli tak naprawdę blisko wszędzie. O. O, proszę bardzo. Niech sobie tak stoi. Mam nadzieję, że jest równo. Teraz tak. Dalej. Jeśli chodzi o klinikę, proponuję przenieść ją w to miejsce. Albo nawet, żeby było jeszcze lepiej, to może dać ją tu. Aha, a nie, bo zostawię sobie wejście. Zostawię sobie wejście, ale tutaj można. Tutaj można dać. Tylko czy ona jest... Dobra, jest w miarę równo. Niech sobie stoi. To klinika jest przestawiona i jeszcze myjnia. I myjnię można dać, załóżmy, tutaj. Tak, żebym, wiecie, nie ganiał po całej posesji. Tylko żebym mógł w dość prosty sposób i szybki przede wszystkim dotrzeć do zwierząt. Tylko pytanie brzmi, czy ja dobrze zrobię, jeżeli te... My nie ogarnę tu. Może lepiej tu. Obróćmy tylko drzwiami w tę stronę. To jest rozwiązanie, proszę Państwa, tymczasowe, bo to też będzie jeszcze kilka razy przestawiane, tak żeby nam było wygodnie. O, można by tutaj dać, o. Coś takiego. Jak na razie coś takiego. No i co Państwo o tym myślicie? W rezultacie mamy tak naprawdę 8 boksów, ale tych nie planuję używać. Planuję używać tylko tych. I to są boksy dla psów. Jeżeli chodzi o kotki, mamy jak na razie tylko 2, ale to się zmieni, tylko trzeba pieniądze zebrać. A wydaje mi się, że ludzie będą płacili. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju dekoracje, na razie typu właśnie takie klomby i tak dalej, to tego nie tykam. Możemy sobie, powiedzmy, zakupić już jakieś rzeczy dla naszych pupili i będą potrzebne, tak, będzie... Ja jednak zostawię te miski w tych boksach na zewnątrz, a tutaj kupię cały zestaw nowych misek. Miska na wodę. Dobra. Też 6. Czy jakiś... O, super przysmak, a to bardzo ciekawa sprawa jest. Super przysmak. No dobrze, ale to na razie nie szalejmy. Dobra. Zobaczmy jakieś zabawki. Gumowa kość, 18 kosztuje. Mógłbym zainwestować w takie gumowe kości, 6 powiedzmy. Gryzaczki też można 6 dać. O, nie wiem ile tam już w tym koszyku siedzi. A, nie, no to spokojnie, jeszcze możemy. Piłka typu futbol, kość do gryzienia, kurczak. Tutaj mysz na sprężynce. Chyba potaniała, jeżeli się nie mylę. Weźmy jedną i zobaczymy, gdzie to można umieścić, bo być może można na wybiegu. Laser mamy. Jeszcze raz spojrzę sobie tylko, co my tutaj właściwie wzięliśmy. Okej, dla piesków jeszcze mogę te kości do gryzienia kupić 6 sztuk. Niech będzie. Tutaj jest z dekoracji. Budy, tak? Ale budy są drogie. Wydaje mi się, że nie trzeba kupować budy do budynków. Do budynku właściwie. No dobra, wydaje mi się, że możemy zamawiać, słuchajcie. Będzie nas to kosztowało 1145 monet, więc zamówmy to sobie. No i teraz jedyna rzecz, jaką trzeba zrobić, to odebrać zamówienie, ale ja na razie te karmy tutaj sobie przerzucę, bo sporo tego towaru będzie, wodę też tutaj mogę dać.
to jest dla kotka, ta jest dla pieska, ta jest dla kotka i przysmaki. Okej. No i mamy paczkę, a w niej sporo tutaj rzeczy. Weź wszystko. Och, jakie tu ciekawe rzeczy są. Kurczę, nie pamiętam dla kogo to było, czy dla kotków, czy dla piesków. No tak, oczywiście moja skleroza jest bezcenna. Można na wybiegu postawić, proszę bardzo. Niech i tak będzie. Może się kotki będą chciały tutaj też pobawić. Jakoś ciemno się tu zrobiło, czy tak było od zawsze? Tego, no nie wiem, nie pamiętam. Myja sobie stoi. Myja to w ogóle tak wygląda tutaj, jakby była jakimś mchem, glonami porośnięta. Tak wygląda budynek, proszę państwa. No, spory jest. Więc dobrze. No i mamy tutaj boksy, proszę bardzo. Myślę, że całkiem fajne. Zobaczymy sobie oczywiście, jak będzie wyglądał, jak będą wyglądały boksy tieru trzeciego. Tymczasem ogarniemy sobie tutaj michy. To będzie micha na wodę. Tutaj będzie... czekajcie, bo... Szóste... A co to, tyle misek na wodę? To one się pojedynczo stakują? O kurde. A to nie wiedziałem, że one się pojedynczo stakują. No dobrze, to musimy teraz to sobie ładnie ogarniać. O, jakieś ładniejsze te miski są, bo były żółte. A teraz takie metalowe są. To wiecie co? Nie, dobra, najpierw prostawiam michy, bo chciałem powiedzieć, że od razu wysypiemy, ale to wysypiemy sobie później. Tutaj fajne takie kremowe legowisko, proszę, dla pieska. Myślę, że będą tutaj zadowolone te nasze psiaki. Dobra. Piąteczka, to jest micha na wodę. Oczywiście na jedzonko też już tutaj wrzucimy. Proszę bardzo. O, tutaj można dać szósteczka. Będzie woda. Oczywiście jedzonko także. Dobra. Następny boks. No tutaj to takie, powiem szczerze, fioletowa poducha, to chyba jedna z takich gorszych posłań. Patrząc na inne legowiska w innych boksach. No ale dla różnorodności, no może być. O, tutaj to w ogóle Buda jest. Strażak OSP Piaski zasubskrybował kanał. Panie strażaku, witam pana bardzo serdecznie. Damy sobie tutaj miski na wodę, damy dwie miski na żarełko. Proszę bardzo, to skoro już mamy szósteczkę wybraną, to zrobimy tak. I piąteczka to micha na wodę. Dobra. I jeszcze tutaj, to tutaj też Buda jest, ale za to nie ma dywanika. Kartony są. Kartony nieładne. Dobra, czwóreczka. Tutaj damy michę na wodę. I dodatkowo... A, to siódemka jest, dobrze. I dodatkowo damy na jedzonko. No i teraz wydaje mi się, że można byłoby rozmieścić jakieś zabaweczki, żeby pieski mogły się spokojnie bawić. Tutaj mamy trójeczka, to gumowa kostka jakaś. O. I dodatkowo jeszcze podepnijmy sobie, czekajcie. A, i ósemka, to ja przestawię to może w ten sposób. To będzie dwójka, trójka, czwórka. O, i tutaj taka gumowa kostka. Gdzie by ją dać? Może jakoś tutaj, o. Zobaczymy, czym się piesek będzie chciał bawić. Jest różnorodność, tak? Do wyboru, do koloru. Dla każdego coś miłego. Proszę bardzo. I tutaj... To wszystko piszczy, kuźwa. Tutaj również możemy dać w ten sposób. Tutaj tak. I gdzieś załóżmy, o, tu. Kolejny boksik. O, tutaj to tak... O co, ta kość to pod dywan się chciała schować, czy o co chodzi? W każdym razie, no, dam... Rozkładam gdzieś tak, żeby było dobrze. Okej. Okay. Tutaj mamy... Raz. Tu powiedzmy... Patrzcie, no, pod dywance się schować. Damy tutaj drugą.
No i tutaj gdzieś trzecią. No i został nam ostatni boks. Dajmy raz. A, to może, wiecie co, trochę dalej. Gdzieś tutaj, powiedzmy. Trójeczka może być, powiedzmy, w tym miejscu. A czwóreczkę damy na dywaniku. No, nie da się? Da się. Pewnie, że się da. Dobra, w porządku. To ja proponuję, żeby może zacząć od tego boksu, jeżeli chodzi o wysypanie jedzenia. Na razie będę używał karmy tieru pierwszego. Na trójkę ją dam. I gdzie jest woda? A tutaj jest, dobra. A wodę na dwójkę. Jedynka zarezerwowana na ewentualne zdjęcia. Wypełniamy michę. No, tutaj to chyba coś mi się wydaje, że ta miska to jest większa. No, tak mi się wydaje, że ona chyba większa jest, proszę państwa. I trójeczka, karma dla pieska. No, jakoś tak dłużej się napełnia, wiecie? O kurczę, ale wypełniłem tę michę. No dobra. I słuchajcie, testowo możemy przyjąć pieska. Zobaczymy, jak on tam się będzie czuł. Wybieg zachowałem tutaj, żeby był. Czy coś tutaj zostało? Nie. Karton oczywiście do śmieci. To jest ten cały magazyn, jak rozumiem, tak? Tylko tak się zastanawiam. Odłóż tutaj przedmiot. No dobrze, ale na razie nie potrzebuję odkładać przedmiotów. Za to potrzebuję adoptować pieska. Pytanie brzmi, czy jakiś piesek się tutaj znajdzie. Jakiś szczęśliwiec, który będzie mógł zostać. Jest Logan. O, i Logan potrzebuje naszej pomocy. Kotek zresztą też, tam widać na górze. Ale my Logana sobie przyjmiemy. Dzisiaj to jest taki bardziej odcinek techniczny ze względu na to całe przemeblowanie i tak dalej. I Logan sobie do nas przyjechał, więc bierzemy Logana. Logan się nudzi. Od razu go umyjemy. Mam nadzieję, że tam szampon jeszcze jest, bo właśnie szamponów zapomniałem ogarnąć. O! Kurczę, no nie starczy. No właśnie, i tak myślałem. O, będzie zapis, bo gra przywiesiła. Dobra. Na razie tutaj to dam. Muszę szampony zamówić. Przepraszam państwa bardzo, ale no zgapiłem się. Zaraz zamówię ze 3 szampony. Żebyśmy mieli zapas. Higiena. Droga gąbka. O kurczę. Szampon. A dobra, już mi się machnęły 4, to niech będą 4. Tania gąbka, gąbka i droga gąbka. Ciekawe. No dobra. Złóż zamówienie. Na razie nie będę szalał. Ile to? 50. A w sumie mogłem wziąć. Tylko my potrzebujemy każdego grosza, tak naprawdę. Dobra, szampony mamy. Wspaniale. No teraz można je porozstawiać i dokończyć mycie naszej psinki. Dobra, tutaj będzie jeden. Przed nim postawimy drugi. A ten muszę użyć. A nie, bo mam 4, zapomniałem. No widzicie, bo planowałem 3 kupić i... No i o. A te puste opakowania będę musiał wywalić. Tylko żebym nie zapomniał, bo to... Dobra, gąbeczka. I pucujemy. Pędzikiem, bo jeszcze do kliniki musimy pognać. A co ty taki brudasek jesteś, co? A wygląda jak lisek, nie? Jak lisek wygląda. Już tutaj dupską umyjemy, proszę bardzo. Głowę też. Łepek. Okej. Okay. I teraz trzeba spłukać. Proszę bardzo. Jeszcze z drugiej strony. No i wysuszymy pana kolegę. Panie Loganie. Suszonko, proszę bardzo. Jest dobrze. Już jest piękny, czyściutki i pachnący. Można zabrać naszego interesanta do kliniki, naszego pacjenta. Czegoś zapomniałem. O, żeż ty, synu. Kuźwa. Wy zobaczcie, co się stało.
Chyba mi wszystko do magazynu przeniosło. Dobra. Teraz to się, kurczę, będę musiał przyzwyczaić do nowego układu. Chodźmy do tego magazynu, bo prawdopodobnie wszystko jest tam. Więc zaraz tutaj ogarniemy sobie to wszystko. Pyk. No dokładnie. Ale dlaczego ja mam dwie golarki? Na co mi dwie golarki? No nic, dobra, weźmy te dwie golarki. Cholera wie, o co tu chodziło. A, piłeczka jeszcze, tutaj gryzaczek, to wszystko się wzięło i zrobiło nieładnie. To jest strzykawka z lekarstwem, 11 strzykawek, mam po 10, się stakuje, jak widać. Dobra, to wszystko musimy sobie stąd zabrać, bo to tak być nie może. Tutaj bandaże ogarnę, jedzenie. To jest co? Ułożony ręcznik. To też weźmiemy. Zwinięty ręcznik też weźmiemy. A, i jeden szampon został. A to dam tutaj, to później do myjni się da. Zresztą to też mogę tutaj ogarnąć. Proszę bardzo. Dobra. A, piłeczkę to mogę od razu wrzucić na wybieg. Niech sobie tam będzie. Trzeba się szybciutko Loganem zająć, bo tam... Żeby nie było mu smutno, żeby nie było mu przykro. Więc najpierw zajmijmy się Loganem. Tutaj potrzebna jest penseta. Penseta, proszę bardzo, na 8. I musimy wyciągnąć tutaj przedmiot. Znowu ktoś mu śrutem chyba w niego walił. No, ale co ty? A dlaczego się nie mogę... No wiesz... Co tu się zrobiło? Kurczę. No nic, zabierzmy stąd Logana. Damy go do boksu. Coś się tam namodziło w tej klinice. O. I proszę bardzo. Tutaj piesia ustawimy. O, i piesio sobie będzie jadł teraz. Proszę bardzo. On kubkę będzie potrzebował. Kupola chce nasadzić, ale marzy mu się ciasteczko. Czy ja mam jakieś ciasteczka? Mam ciasteczka. Będę mógł mu dać. Natomiast... O, to jak już trzymam aparat, to przy okazji mu zdjęcie zrobimy. Dobra. Chodźmy do kliniki, słuchajcie. Chodźmy do kliniki, bo trzeba tam pokombinować. Ja nie wiem, co tu się w ogóle... wydarzyło. Ale tak na dobrą sprawę, ja nie mogę tutaj niczego wrzucić. To jest bardzo ciekawa sprawa. Trzeba będzie pokombinować w trybie budowy, bo coś zepsułem chyba przestawianiem. Może to nie stoi tak, jak powinno stać. Tutaj sobie od razu zeskalujemy zdjęcie. Natomiast wejdźmy w tryb budowy. I co się tutaj dzieje? O co? To nie to. Tu. O co tutaj chodzi? Meble. No. Teraz będzie dobrze? Czy nie będzie dobrze? Może będzie dobrze. Jak tak ruszyłem? I tę szafkę też tak poruszę. O. O, coś takiego. Aczkolwiek, wiecie co, skoro już tutaj jesteśmy, wejdźmy sobie może jeszcze w meble na chwilę. O, nie, dobrze, meble, wyposażenie kliniki. I zobaczmy może jakieś tutaj jakąś szeroką szafkę. Wąską szafkę, okej. Okay. To jest stojąca. I tę wąską szafkę może ja bym dał gdzieś jakoś tutaj, wiecie? A to wszystko dlatego, że wolałbym mieć rzeczy pod ręką, tylko tę może... Aha, ona tutaj nie może stać, jasne. A co to w ogóle się dzieje, że ja w ogóle nie mogę tego postawić? Zobaczcie. Ciekawa sprawa. Coś się popsuło, słuchajcie. Może generalnie ta klinika stoi nie tutaj, gdzie trzeba? I nie pozwala mi tego robić. Ale stół pozwala ruszyć. Tylko z szafkami jest problem. Ciekawe. Ha.
No dobra, to niech ta sobie tutaj stoi, a tę wąską szafkę, to może ja ustawię jakoś gdzieś tutaj. No tak jak powiedziałem, żeby mieć pod ręką. Aha, i to jest... A, to jest taka szafka! A, kurczę, to mi trochę nie na rękę jest, bo ja myślałem, że będę mógł ją śmiało jakoś w ten sposób, chociaż mógłbym ją tak ustawić. Albo generalnie zrobić to w ten sposób, coś takiego. I zamiast tego krzesła, to krzesło mógłbym dać tu, gdyby się... No, gdyby się dało, no ale... Dobra, inaczej. Sprzedajmy to krzesło. I w zamian za to weźmiemy sobie tutaj wąską szafkę. Coś takiego. I postawmy ją tak jak mówiłem. Tutaj pod ścianą, tylko żeby było równo. Chyba jest. O, i na tym też będę mógł sobie coś tam kłaść. Wydaje mi się, że będzie to dobre rozwiązanie. W takim wypadku to sprzedamy. I chętnie kupiłbym jeszcze jedną taką wąską szafkę. Ile my tam mamy pieniędzy? 2888. Jeszcze jedną taką wąską szafkę. Umieściłbym ją tutaj obok. Posiadanie pod ręką takich rzeczy no, jest dosyć przydatne. Czy ty jesteś równo? Bo coś mi się tak nie widzi. No, nie jest równo. Ale teraz powinno być. No i... O! Coś takiego, dwie takie wąskie szafki. Oczywiście pomarańczowy organizer medyczny, gablotka. Aha, to jest takie coś. No dobrze, postawmy sobie. Jakiś fajny wystrój tutaj trzeba zrobić. Tak, żeby było dobrze. Ja względem tutaj tych linii sobie staram się wyrównać, żeby było dobrze. Okej. Myślę, że coś takiego jest dobrze, jest dobre. To teraz chodźmy z powrotem do tej kliniki. Przy okazji możemy zahaczyć o Logana, bo on tam kupę chciał, żeby mi nie nafajdał w boksie, bo będę miał robotę. Znaczy i tak będę miał, ale... Panie Loganie... No widzę, że sranko ciśnie. No to chodźmy. Chodźmy na wybieg, proszę pana. Tutaj się pan będziesz mógł spokojnie załatwić. Maś, tu cię jeszcze wymiziam. Plose, plose, plose. Jest, głaskanko. Merda, ogonem mało mu się ogon nie urwie. Jeszcze dupsko, bo swędzi. Przy ogonie zawsze swędzi. Proszę bardzo. No, baw się tutaj grzecznie, a pancio idzie do kliniki, bo trzeba tam porozstawiać te wszystkie badziewia. No dobra, tak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie związane z rzeczywistością, z realem. I teraz tak, bandaże. Bandaże myślę, a, pesetę sobie tutaj ułożę, żeby mieć pod ręką. Dalej, co tam jeszcze mogę? Plasterki. Plasterków mam trochę. Okej. Okay. Jakoś tak w miarę równo. Aha, trochę. Dwa. W porządku. Jakieś ręczniki, coś takiego. To można byłoby tutaj położyć. To jest bardziej chyba ozdoba z tego, co mi wiadomo. Dalej. To mamy ułożony ręcznik. No, dlaczego ty się nie chcesz tutaj? No dobra, niech sobie tutaj będzie. Trochę, chyba odwrotnie, wiecie? Chyba odwrotnie powinienem dać. W ten sposób, o. Wydaje mi się, że to będzie bardziej wskazane, o. Coś takiego. Znaczy wskazane, żeby było ładniej. O, takie coś. Dobra, co my tam dalej mamy? Mamy weterynaryjne jedzenie. Wydaje mi się, że mogę spokojnie tutaj postawić sobie pod ścianą, przy oknie. O, niech sobie będzie. Bandaże. Dosyć istotna kwestia. Ułóżmy je w miarę ładnie. Dobra. Akurat cztery były, zmieściły się. O, zapis będzie. Dobrze, ale to nie wszystko, bo mamy tutaj jeszcze te golarki. Tak naprawdę to powiem wam szczerze, nie wiem po co mi dwie golarki, co ja tutaj wymodziłem, że dwie golarki posiadam.
No ale cóż. Krople do nosa, tabletki. Aha, i to idzie do myjni. No dobra. Golareczka. Golarkę, wydaje mi się, mogę śmiało tutaj postawić, położyć jedną. Na szóstce będzie... A co, ona tak zniknęła? O kurczę, no to mnie teraz zadziwiło. Czyli ja nie miałem dwóch galarek, tamta golarka to było widmo. Tabletki. Tabletki mogę tutaj machnąć, niech sobie leży. Taka piguła, że ja cię kręcę. Dobrze, tu mamy strzykawki z lekarstwem, ja je sobie ułożę tu, żebym... Co tu się dzieje, kurczę? O, to będzie raz. Tutaj... No popatrzcie się, no. Tutaj będzie dwa. Tutaj trzy. Coś się dzieje niedobrego. Tutaj cztery. Tutaj damy piątą. I co? Aha, i to już jest koniec. Tutaj jeszcze mamy. O, znikają mi strzykawki. Co to do licha? Ha. Bardzo ciekawe. Tutaj na dziewiątce mam krople. To postawmy pod ręką kropelki. No i tutaj w takim wypadku mogę dać kolejne. Taki zapasik, powiedzmy. O. I to wsio. No dobrze. A penseta? Penseta leży, tylko co z tą kulką? Bo miałem tu kulkę. I ta kulka tu jest. O, i teraz słuchajcie, no widzicie. Jak ruszyłem tym stołem, to już mogłem spokojnie kulkę położyć. Dobra. No mamy wyposażenie... Kliniki ogarnięte, brakuje tylko strzykawek do pobierania krwi, więc od razu skoczymy sobie do biura, aby je zamówić. Dosyć istotna kwestia. Tak, żeby można było pobrać jakieś zwierzątko, żeby miało pobraną krew. Miało pobraną krew i do laboratorium, żeby to dać. 9, wydaje mi się, że jest ok. Złóż zamówienie. A, zaraz, anuluję. Jeszcze może coś? Nie, wydaje mi się, że wszystko mamy. To złóż zamówienie, proszę bardzo. Dron już leci, słyszę, dziada. Dobrze. O, kurczę, co to jakieś dziwne dźwięki. No i sobie te strzykawki również będę mógł rozstawić, położyć. Powiedzmy, w tym oto miejscu. Niech będą. Mistrzu! O, tutaj następna. 9 ich mamy. Nie wiem, czy się w jednym rzędzie zmieszczą. Pewnie nie. Ale to zawsze w drugim rzędzie można ułożyć. Ile tam już dałem? 2, 4, 6, 7... No, dobra. Jedną tutaj mogę wrzucić. Czemu nie? O. No i takie coś. Ja nie wiem, czy się Państwu podoba, czy też nie, ale przynajmniej pod ręką wszystko tutaj będziemy mieli. Dwa plasterki, trochę mało. Też by wypadało kupić. Może by w przyszłości kupić tutaj jakiegoś kwiatuszka, tylko nie wiem, czy w klinikach takie kwiatuszki to wypada stawiać. Być może jakieś zwierzątko będzie miało uczulenie na kwiatki. Cholera wie. Dobra, zobaczmy. Jak tam nastroje? Zabawa. Jeszcze by się... Czym byś się chciał pobawić? Ciasteczko. Weź to ciasteczko, kurczę. Gdzie ty jesteś? No i gdzie on się chowa? Tutaj. Misiu, pysiu. Ono tu. Bo ja bym ci chciał ciasteczko dać. On tu nawet takie dobre. Damy na dziewiątkę. Proszę bardzo. Ciasteczko. Okej. No i jeszcze piłeczką możemy się pobawić. Ha, jak się już... O, przepraszam. Nie ta ręka. Dupka w górę, raz. No i super, kapitalnie. Oj, oj, oj.
Dobra, super. Hop. Ojej, jak się cieszy, skacze. Proszę państwa, co tu się dzieje? No dobrze. Ojej. Skaczesz jak sprężynka. Wygłaszczemy, wypieścimy liska. No, chodź. Chodź do boksu, tam się nie przeziębisz. Proszę bardzo, masz tu zabaweczki, możesz się zabaweczkami bawić. Ojoj, jaki szczekliwy. No dobra, zobaczmy. Logan, proszę państwa, jest ufnym głuptaskiem, który jest zabawnym żarłoczkiem. No i ma pełny brzuszek, oczywiście, no to jest podstawa. Pełny brzuszek to podstawa. Stworzymy ofertę. Ja nie pamiętam, czy ja mu robiłem zdjęcie, a zapis będzie. O, jak mnie przekręciło o 180 stopni. A jeszcze karton trzeba wyrzucić. No, przy takiej większej ilości zwierząt, słuchajcie, na 6 boksów, tylko dla psów, no bo jest 8, ale tak jak powiedziałem, tych na zewnątrz będę starał się nie używać. Chyba, że tak doraźnie, jeżeli by był nawał. Ogarnijmy ofertę. No to jeżeli chodzi o same 6 boksów dla psiaków, to już jest, kurczę, kupa roboty. Stwórzmy ogłoszenie. Załadujemy zdjęcie. Logan, proszę bardzo. I stwórz ogłoszenie. No i czekamy. Mamy 2603 monety. Sporo wydaliśmy. No a sporo też musiałem się tutaj napracować, żeby to zdobyć, nie? Dużo rzeczy robiłem poza nagraniami. No i co? Czy coś tutaj wiadomo? Jeszcze... O, jest. Robert Grzebień, proszę państwa. Robert Grzebień. Więcej informacji. Wyślijmy kontrolę do Roberta. Robert nie chce psa energicznego i głuptaska. No, Logan jest głuptaskiem, ale za to chciałby psa ufnego, z dużym pęcherzem i szczęśliwego. Więc tak na dobrą sprawę Logan spełnia tylko jedną z tutaj z wytycznych Roberta, natomiast Robert nie spełnia warunków Logana, ponieważ niestety, ale jest zajęty. Więc odrzucamy Roberta. A tutaj mamy Olgę Janicką i zobaczmy, jak wygląda sytuacja z Olgą. Olga nie chce psa nieufnego. No, Logan nie należy do takich zwierząt, więc możemy zobaczyć. No, chciałaby zabawnego pieska. No i dobrze, i w sumie to spełnia oczekiwania. Niestety nie będziemy mieli zbyt wielu prawdopodobnie punktów, ale dopasujmy tak, żeby Logan mógł pojechać do domu. Mamy jakiegoś maila, co tutaj się dzieje? Rutynowa inspekcja sanitarna odbędzie się za 5 minut. Upewnij się, że wszystko jest dobrze przygotowane. O kurcze blade. No patrzcie, inspekcja sanitarna. Ha, ciekawe. No dobra. To mam nadzieję, że Logan nie narobił tam jakiegoś balaska, którego nie zauważyłem. Co tu się... Kurczę, mnie zakręciło jak słoik na zimę. Weźmy sobie szybciutko Logana. Oddamy go, bo ta inspekcja jak ma przyjechać, to... Wiecie, lepiej, żeby wszystko było w porządku, ale... Tak na dobrą sprawę, my dbamy o czystość. Także no, nie wiem, czy powinienem się czegoś obawiać. No, tu ręczniki są, proszę bardzo. Loganku, musimy się pożegnać, mój drogi, kochany, piękny rudzielcu. Miałem kiedyś taką suczkę rudą, całą rudą. Wabiła się Diana. 17 lat przeżyła. Niestety już jej z nami nie ma. I proszę bardzo, na setkę jednak, czyli świetnie. Ha, widzicie. No dobra. Punkty reputacji zdobyte. Bardzo dobrze. No, do 20 tysięcy to jeszcze dużo brakuje. Natomiast co z tą inspekcją sanitarną? Bo to mnie martwi. Tak na dobrą sprawę, to nie wiadomo, jak tutaj będzie wyglądała ta inspekcja. Zobaczmy, czy jakiś kupol tutaj mi nie leży. Ale nie widzę. Chyba, że w zakamarku nafajdał, ale... Nie, też nie ma. No to jak nie nafajdał, no to... No to nie. Dobra.
Pozostaje mi jeszcze tylko za pamięci sprzątnąć te puste opakowania po szamponach, bo tak jak wiecie, to ja mam dobrą pamięć, tylko mało miejsca na dysku, no i za chwilę będzie, że niestety, ale nie spełniamy oczekiwań, bo puste pudełka po szamponach leżą. Co z tą inspekcją? Kurczę, to jest ciekawe, no, za 5 minut. Tylko pytanie, czy ta inspekcja się odbyła i ja o tym nie wiedziałem? To tutaj dajemy. No nic, sprawdzimy sobie jeszcze tylko dotacje, jak tu wygląda sytuacja z dotacjami. Ach, dobrze było. 748 monetek, tokenów dostaliśmy od Olgi jako dotację, dziękujemy bardzo. Super, zwierzak spełnia oczekiwania, także kapitalna sprawa, a ja żegnam się z Państwem, dziękuję za obejrzenie tego materiału, zostawcie lajki i suby dla naszych pupili, żeby się dobrze czuły w naszym schronisku, no i żeby oczywiście szybko dom znajdowały. Ach, kurczę, no i co, trzymajcie się i do zobaczenia, pa, pa, bo mi telefon dzwoni.